Dzień dobry. Chciałem Państwa zaprosić na wystawę Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W Mocaku pokazujemy pieśń ostateczną. To są prace na papierze wybrane z takiej serii, którą artyści tworzyli od roku 2018, czyli przez trzy lata współpracowali ze sobą, siadając naprzeciwko siebie, zbierając książki, albumy, z których wycinali fragmenty, kleili, malowali i te wspólne prace właśnie są pokazywane. Tutaj w Krakowie. Jednocześnie w wystawie towarzyszy książka w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Cytat z Wojaczka wskazuje na to, że jest to książka poetycka, też taka charakterystyczna część programu Mocaku. Z tej książki jesteśmy bardzo dumni. To są wiersze, które też wybrali artyści. No jest to taka bardzo ciekawa antologia, czy taki autorski wybór od Mickiewicza po Baczyńskiego i na przykład Bursa. Więc myślę, że wszyscy z Państwa, którzy są zainteresowani nie tylko sztuką współczesną, ale też takimi relacjami pomiędzy właśnie plastyką i na przykład poezją będą zadowoleni i z tej wystawy, i z tej książki towarzyszącej ekspozycji. Wystawa jest też komentarzem dotyczącym historii, współczesnej historii, XX wieku, bardzo nietypowym. Artyści są raczej znani jako rzeźbiarze, autorzy filmów, wideo, fotografii. Tutaj pokazują pracę właściwie bliższe malarstwu niż, niż rzeźbie, więc warto też zwrócić uwagę na ten taki nietypowy rodzaj działania, takiej współpracy Altamera i Mam nadzieję, że to jest bardzo takie piękne, liryczne, ale też poetyckie doświadczenie, a jednocześnie komentarz do tego, co dzieje się dzisiaj na świecie. Także zapraszam na pieśń ostateczną.